Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Okres ciężkich zajęć już się zakończył, teraz najwięcej czasu poświęca się pracy nad zgraniem, zrozumieniem taktyki Milivoje Lazicia. Działacze z trenerami pracują także nad ostatnim szlifem składu. Proces budowy Śląska wciąż trwa. Ciągle jeszcze są trochę, jest roszad w zespole. Przyjechał nowy zawodnik w tej chwili, Markus, który poznaje drużynę, poznaje jakieś systemy nasze atakowania, bronienia, także to jeszcze troszeczkę potrwa. Mamy trochę problemów zdrowotnych po ostatnim wyjeździe, bo to właśnie i Dominik Johnson, i Iwo Kosiński mieli problemy zdrowotne, ale wrócił za to Kuba Parzyński do trenowania, także mówię, te ruchy są cały czas w drużynie. Śląsk ma za sobą sporo gier kontrolnych, koszykarze różnie w nich wypadali. Ostatnio jednak spisali się bardzo udanie podczas towarzyskiego, silnie obsadzonego turnieju w Zgorzelcu, gdzie wygrali 2 z 3 spotkań. Wiele rzeczy do poprawy, wiele rzeczy pozytywnych. Te mecze są tylko i wyłącznie dla trenerów, tak naprawdę, żeby później sobie przeanalizowali wszystko od A do Z. Dla nas zawodników najważniejsze jest to, żeby starać się nie popełniać tych samych błędów w każdym kolejnym spotkaniu. Śląsk jeszcze w trakcie przygotowań do sezonu dokonał sporo zmian w swojej kadrze. Ci gracze z zagranicy, którzy przyjechali do Wrocławia i szybko z niego wyjechali, byli albo słabymi koszykarzami, albo mieli problemy zdrowotne. My poruszamy się wokół zawodników, mówię o zagranicznych zawodnikach, o których informacje musimy zbierać, pieczołowicie szukać ewentualnych plusów i minusów tych graczy. No i to niestety właśnie obarczone jest tym ryzykiem popełnienia jakiejś pomyłki. Nie zawsze wiadomo jest, czy zawodnik, agenci twierdzą, że zawodnik jest w wyśmienitej formie, zdrowy, potem okazuje się po badaniach, że tak nie jest. Także to są, mówię, to są decyzje obarczone dużym ryzykiem. Łatwiej jest, kiedy bierze się zawodników już bardzo sprawdzonych, znanych. To jest oczywiście wtedy łatwiejsze. Nam na to jak gdyby nie mamy takiej możliwości, nazwijmy to, żeby sobie brać takich zawodników, dlatego musimy się poruszać w pośród tych graczy, o których informacje dopiero ciężko spływają, a najczęściej okazuje się dopiero na miejscu, jak zawodnik wygląda i oczywiście ten jego stan zdrowotny jest wtedy dopiero rozpoznawany po badaniach. Sytuacja z roszadami w składzie Śląska nie wzbudza w zespole niepokoju. Sprawa jest niezwykle dynamiczna, prawda? Jest jak jest. Trzeba się szybko adaptować do nowych sytuacji. Staram się patrzeć na to jak najbardziej właśnie pozytywnie i cały czas rozmawiamy. Rozmawiamy z nowymi kolegami, którzy przyjeżdżają, rozmawiamy z kolegami, których mamy tutaj cały czas do dyspozycji od początku sezonu. No i nie patrzymy na to, że coś może być nie tak, tylko cały czas właśnie pracujemy na tym, żeby było jak najlepiej. W weekend Śląsk weźmie udział w towarzyskim turnieju we Włocławku. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl